W trakcie konferencji 18 marca 2014 roku Urząd Miejski odparł zarzuty stawiane w stanowisku Stowarzyszenia SOS dla Gniezna. Przypomnijmy, że organizacja ta na piątkowym spotkaniu zawarła swój negatywny stosunek wobec pomysłu ponownej kandydatury Jacka Kowalskiego na prezydenta Gniezna. Wskazano przy tym na wiele dziedzin, w których rzekomo Gniezno znajduje się na tyle pozostałych miast naszego regionu i kraju. Zdaniem Rafała Spachacza zarzuty te mijają się z prawdą. Tak jak podkreślam, są naciągane, nieprawdziwe i są niezgodne ze stanem faktycznym. W odpowiedzi można było usłyszeć wyjaśnienie między innymi informacji na temat migracji ludności miasta. Na pobyt stały i czasowy zamieszkuje Gniezno 68 991 mieszkańców i część z mieszkańców osiedla się w gminie. Jest to trend nie tylko w Gnieźnie, ale także w ten sposób Poznań stracił 39 tysięcy mieszkańców, Wrocław 7 tysięcy, Kielce 10 tysięcy, Bydgoszcz 17, Katowice 61 tysięcy, w Łodzi ubyło na skutek migracji także 140 tysięcy. Mieszkańcy czasem wolą kupić dom w zaciszu, przenieść się do gminy. Przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta odparli zarzuty Stowarzyszenia SOS dla Gniezna. Zaprezentowano listę projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ostatnich latach, wyjaśniono proporcje bezrobocia, które jest niższe niż w ościennych powiatach, a także wskazano na podejmowane od lat działania mające pozwolić Gniezno uzyskać wejście do specjalnej strefy ekonomicznej. Od 2008 roku miasto Gniezno prowadzi rozmowy z zarządem Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej w sprawie włączenia terenów miasta Gniezna w zakres tej strefy. Wcześniej ograniczeniem były zapisy ustawowe, które wyznaczały próg terenów objętych strefą do 12 tysięcy hektarów, obecnie to jest 20 tysięcy hektarów. Wniosek miasta Gniezna obejmujący grunty o powierzchni ponad 11 hektarów będzie przekazany przez Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej do ministerstwa po tym właśnie terminie 31 maja 2014. Wyjaśniono jednocześnie, że zadłużenie miasta wynosi obecnie około 26%, przy czym Gniezno znajduje się na 198 miejscu na 266 kontrolowanych miejscowości. Wiceprezydent Rafał Spachacz rozwiał też obawy, że decyzja o budowie fabryki Volkswagena w pobliskiej Wrześni może negatywnie wpłynąć na sytuację naszego miasta. Jeżeli tworzy się zakład pracy w przestrzeni 30, 40, 50 kilometrów, to zyskuje na tym cała okolica, dlatego że zakłady, które produkują części, współpracują z tym, będą współpracowały z tym zakładem. Jeżeli w okolicy pojawia się jakikolwiek zakład produkcyjny, to nie jest tak, że coś musi się odbywać w granicy. Wszystkie gminy powinny współpracować, Łubowo, gminy ościenne, miasto Gniezno i także we współpracy z sąsiednimi powiatami, żeby inwestycje tu przychodziły. Jak przyznają urzędnicy, mimo iż pismo Stowarzyszenia SOS dla Gniezna dotyczyło konkretnej osoby, to jednak argumenty wysuwane w nim dotknęły efektów ich pracy. W trakcie konferencji urzędnicy zaapelowali jednocześnie, że nie chcieliby, aby takie tematy były wykorzystywane do medialnej kampanii wyborczej, ale do rzeczowej dyskusji, na którą są zawsze otwarci.